Witam serdecznie. Z tej strony Ania Olszak. Obliczymy sobie dzisiaj skalę mapy, ale uwaga, stopień trudności rośnie. Będzie to zadanie, które może się pojawić na maturze rozszerzonej z geografii. Mamy powierzchnię na mapie, powierzchnię w terenie i musimy obliczyć skalę mapy. Więc uwaga, będą kwadraciki. Założenie jest takie. Powierzchnia na mapie to 3 cm kwadratowe. Powierzchnia w terenie to 27 km kwadratowych. Co robimy? Układamy oczywiście proporcje. 3 cm odpowiadają 27 km. Więc zadajemy sobie pytanie, jaką wartość w terenie będzie przedstawiał 1 cm kwadratowy? Czyli centymetry pod centymetrami, a tutaj x. No i uwaga, mnożymy na krzyż. 3 cm kwadratowe razy x równa się 1 cm kwadratowy razy 27 km kwadratowych. No, żeby to równanie doprowadzić do właściwej postaci, musimy pozbyć się wartości, która znajduje się przy x, czyli dzielimy przez 3 cm kwadratowe. No i uzyskujemy po prawej stronie równania 1 cm kwadratowy razy 27 km kwadratowych przez 3 cm kwadratowe. Skracamy sobie centymetry kwadratowe i wykonujemy dzielenie 27 podzielić przez 3 równa się 9 km kwadratowych. Więc wiemy, że 1 cm kwadratowy na mapie odpowiada 9 km kwadratowym w rzeczywistości. No, ale mamy te kwadraty. Coś musimy z nimi zrobić. Co zrobić? Prosta sprawa. Spierwiastkować. Więc, wyciągając pierwiastek z 1 cm kwadratowego, uzyskujemy 1 cm. A jak wyciągniemy pierwiastek z 9 km kwadratowych, uzyskujemy 3 km kwadratowe. No i teraz mamy skalę mianowaną. 1 cm odpowiada 3 km. Ale wiemy oczywiście, że 1 km odpowiada 100 tysiącom centymetrów. No więc co musimy zrobić? Dorzucić 5 zer do trójeczki. Czyli skala nasza oczekiwana to 1 do 300 tysięcy. Tak właśnie powinno wyglądać rozwiązanie tego równania. Moi drodzy, jeżeli macie pytania, proszę pisać je w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. Proponuję, żebyście wszelkie filmiki, które wrzucam, które dotyczą dokonywania obliczeń, oglądali sobie po kilka razy, bo po jednym razie może czasami trudno jest zrozumieć to, co w nich jest zawarte. Myślę, że mogą one posłużyć do nauki, do przygotowania się do matury. Wystarczy pod te przykłady, które podałam, podstawiać sobie inne dane i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Pamiętajcie, że ćwiczenie czyni mistrza. Więc życzę powodzenia. Pozdrawiam.